Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Grzegorz Kubiak, jestem kierownikiem działu rozwoju w firmie Aptamer. Głośniej? Dobrze. Ja się zawsze boję, żeby nie za głośno mówić, bo to przy tych mikrofonach to ciężko. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moje nazwisko Grzegorz Kubiak, jestem kierownikiem działu rozwoju w firmie Aptamer. Dzisiaj zajmiemy się tematem, no z tego co słyszałem, dosyć gorącym i wzbudzającym w wielu osobach bardzo dużo emocji, czyli tą technologią 5G. No oczywiście jako przedstawiciel firmy Aptamer no nie mogę nie porównać tego 5G do sieci światłowodowych, które z pewnych względów staramy się promować w firmie. Więc opowiemy sobie troszeczkę o zagrożeniach i szansach związanych z wprowadzeniem tej technologii właśnie pod kątem w miarę możliwości, jaki ma to wpływ, jak można to wykorzystać, będąc małym bądź średnim przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Prośba od organizatorów dla osoby, które korzystają z aplikacji Eventory, żeby dodały się do tej prelekcji, jeżeli jesteście jej uczestnikiem. Na koniec jeszcze też przypomnę, żeby ewentualnie osoby, które się mają ochotę ocenić tą prezentację, co pozwoli w przyszłości lepiej dobierać treści na tych konferencjach do waszych potrzeb i preferencji, będzie organizator mógł sobie lepiej, mam nadzieję, że też zobaczę te oceny. Także tak jak wspomnieliśmy, zajmiemy się technologią 5G. Ja spróbuję troszeczkę nadmienić, dlaczego w ogóle o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, dlaczego to jest temat, który się pojawił, dlaczego to jest temat, który się pojawił w firmie światłowodowej też między innymi i dlaczego się zrobiło o nim głośno. Troszeczkę sobie wspomnimy o samej technologii 5G, żebyśmy mieli taki punkt odniesienia, o czym mówimy, o tym, co ona nam obiecuje, a co wydaje się osiągalne albo zostało osiągnięte w tej technologii w wdrożeniach za granicą. Postaramy sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy to jest tak naprawdę dla nas wróg czy przyjaciel, czy musimy się go obawiać, czy powinniśmy wykorzystać to w swoją stronę. I tutaj idziemy do tego tematu, tej naszej strategii, nasza, bo ja bardzo chętnie i firma Aptamer bardzo chętnie by z Państwem współpracowała w ramach rozwoju sieci, tak żeby to 5G jak gdyby przelać korzyść z tego całego parcia na to 5G na naszą korzyść, czyli zarówno naszą jako Aptamera, jak i małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Dlaczego temat 5G się pojawił? No bo on się zrobił ostatnio bardzo głośny. Pewne badania ja tutaj mam taki termin wskaźniki, żeby mi przypomnieć, o czym ja miałem mówić. Chodzi o to, że pewne badania wykazują wyraźną tendencję i to jest wpływ nawet na tak podstawowe parametry, tak na podstawowe wskaźniki jak PKB kraju. Tak? Im lepszy dostęp do szerokiego pasma, tym lepiej rozwijająca się gospodarka. I tam przełożenie jest niemalże wprost, to może tam są badania, które to pokazują w cyferkach. Im lepsza penetracja, im więcej, im lepsze to pasmo, im łatwiejsza dostępność, tym poziom życia jest wyższy, biznesy są lepsze, biznesy są wysokotechnologiczne, to są biznesy, które są dla każdego kraju bardzo atrakcyjne, bo one są zwykle niskoemisyjne, są dosyć ekologiczne. To wszystko wysokotechnologiczne nam się zawsze bardzo, bardzo podoba i zwykle daje jeszcze takie duże obroty i we wszystkich słupkach i numerkach bardzo ładnie to wygląda. No, nie ukryły się te numerki przed wszystkimi rządzącymi, w tym między innymi Unia Europejska zaczęła promować wszelkie inwestycje związane z rozwojem szerokopasmowego internetu. To już wiemy, to się dzieje od wielu lat. Czy coś pomóc może ewentualnie tutaj? Dobrze, to w takim razie jasne. Myślałem po prostu, że coś do mnie. Unia Europejska promuje od jakiegoś czasu już usługi szerokopasmowe, w tym między innymi pojawił się taki plan promowania tego 5G. Jest unijny dokument, dyrektywa, czy jak ona tam się nazywa, promująca 5G, automatycznie narzucająca tą chęć promowania krajom członkowskim, między innymi Polsce. W Polsce również powstały takie bratnie dokumenty na podstawie tamtych dokumentów. Państwo pewnie już wszyscy doskonale słyszeliście i wiecie, co się stało ze strategią 5G dla Polski.
W zeszłym roku, na początku roku była taki dosyć duży szum, ona się została opublikowana, były konsultacje społeczne, były wyniki tych konsultacji, komuś się coś podobało, nie podobało. W raporcie mogliśmy przeczytać, że większość poparła ten projekt, czyli 15 z 38 osób, które zgłosiły uwagi. To jest większość dla osób piszących raport. Ale są też inne dokumenty, Narodowy Plan Szerokopasmowy i bardzo, bardzo tak, teraz ostatnio nowelizacja prawa tej ustawy wspierającej rozwój usług szerokopasmowych. Dużo, dużo rzeczy się dzieje, żeby to 5G ułatwić wprowadzenie czy wypromować w Polsce. W związku z tym również w obszarach takich jak mali i średni przedsiębiorcy automatycznie zrobiło się na ten temat głośno. I także w firmie Optomer. Zarówno koledzy z działów sprzedażowych, jak i klienci przychodzili z takim pytaniem, i co teraz? Tak? Grozi nam 5G. To oni będą mieli takie pasmo jak światłowody bez światłowodu. Co my zrobimy tam u nas w Optomerze? Tak? Czy to jeszcze jest sens budować w ogóle te światłowody? Ja za pierwszym razem, jak ktoś do mnie z tym pytaniem, mówię, zostaw w spokoju, to się samo umrze śmiercią naturalną. Nie pierwsza technologia, którą widzę, że wchodzi do Polski. Nie pierwsze procesy legislacyjne, które ja obserwuję na rynku telekomunikacyjnym. Tak, ja miałem tą przyjemność, będąc już w firmie Optomer, patrzenia, jak powstawała na przykład ta mega ustawa nasza. Tak? Jak ona wyglądała w kształcie projektowym, jak została wprowadzona, jak bardzo złagodzona pod względem tych narzucania obowiązków i promowania tego szerokiego pasma. Więc mówię sobie na początku, zostaw w spokoju, samo umrze. No ale przychodziły kolejne osoby i stwierdziliśmy, no to w takim razie trzeba się tym zająć, porozmawiać o tym, wybadać teren. Przypadło to mi i zresztą nie bez przypadku, ja bardzo chciałem, żeby to padło na mnie. Jest to, technologie bezprzewodowe są też spójne, że tak powiem, z moim wykształceniem. Także bardzo fajnie mi to pasowało. No, jak to w dziale rozwoju, dostajemy tematy, które lubimy i chcemy, i te drugie, i to był akurat ten temat, o którym myśmy wręcz zabiegali. Ja tutaj przytoczyłem kilka podstawowych założeń strategii 5G dla Polski. Wspominaliśmy, dokument powstał na początku zeszłego roku, ale on gdzieś zaginął. Tak? On już powinien być w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, wydany w tej formie ostatecznej. On zaginął. Podniosły się głosy osób sceptycznie nastawionych na kwestię szumu, to się dzieje smog elektromagnetyczny, tak nazywa. To się stało tematem niewygodnym dla strony rządzącej. Teraz został wyciszony i myślę, że przed wyborami raczej sama strategia 5G dla Polski nie wróci. Odwołujemy się potem do Narodowego Planu Szerokopasmowego, że to już nie to, że teraz to Narodowy Plan Szerokopasmowy, który notabene powołuje się jeszcze w obecnej wersji właśnie na tą strategię 5G dla Polski. Natomiast sam plan szerokopasmowy też jest jeszcze procedowany, więc on też będzie swój kształt zmieniał. Mniejsza o to, cel docelowy było w 2025 roku zasięg we wszystkich dużych miastach i wzdłuż głównych szlaków transportowych. Teraz ostatnio na jakiejś konferencji się dowiedzieliśmy, że tych szlaków transportowych głównych mamy aż dwa w Polsce, okazuje się. Nic dziwnego, ten ramy czasowe się nam kurczą, tak? Ten termin się cały czas zbliża. Trzeba było na tyle okroić wszelkie wymagania, żeby one były w jakikolwiek sposób osiągalne. Tak? I to zresztą oba idą północ-południe, nic nie mamy wschód-zachód, w ogóle nic nie wozimy nigdzie. Cel pośredni, pierwsza komercyjna sieć w dużym mieście odpalona do 2020 roku. Widzimy, że te ramy czasowe to już nam się właściwie zamykają. Powinniśmy już dogrywać te wszystkie tematy, żeby móc to zamknąć. Są w tej chwili nowe dokumenty, nowe ramy czasowe. Już teraz są powydłużane, już nie jest 2025, tylko 2028 na przykład. Teraz się pojawia w nowych dokumentach. Natomiast tak, o ile sam dokument umrze, albo przynajmniej jeszcze przez chwilę nie zobaczy światła dziennego, to ja bym wolał się zastanowić troszeczkę w drugą stronę. Czy my tego dokumentu potrzebujemy w jakikolwiek sposób? Czy zależy nam na produkowaniu tych dokumentów kolejnych i deklarowaniu, a potem wymyślaniu, jak udowodnić, że te deklaracje zostały spełnione, bo to z tym też jest zawsze problem,
a na ile byśmy chcieli widzieć realne kroki w kierunku ułatwienia inwestycji szerokopasmowych. Tak? Ja już pomijam, czy one będą 5G, czy nie 5G. Jest ten strategia 5G dla Polski też między innymi była dlatego niewygodna, że wskazywała szereg barier w procesie inwestycyjnym i nie wszystkim się podobało przesuwanie tych granic. Tak? I teraz pytanie, na które granice i w jakim stopniu możemy przesunąć. Czym w ogóle to 5G nasze miałoby być? Obiecuje się nam przepływność rzędu 20 gigabitów na sekundę, downstream, upstream 10 gigabitów, opóźnienie standardowo 4 milisekundy. Oczywiście dla technologii wymagających pracy w czasie rzeczywistym, czyli jakiś tam inteligentny transport, jakieś takie operacje na to jest częsty przykład podawany właśnie operacji na odległość, gdzie ten opóźnienie jest potrzebne minimalne, ono miałoby być poniżej 1 milisekundy. W rzeczywistości sieci już uruchomione za granicą, tutaj na przykładzie na przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie ta technologia jest stopniowo już wprowadzana, w rzeczywistości osiągalne takie dla przeciętnego abonenta prędkości to są 100 megabitów. To nie jest to, na co nas tutaj, co nam jest obiecywane. Tak? Mieliśmy mieć no prawie że światłowód tym bezprzewodowy. Tak? I za chwileczkę sobie jeszcze pokażemy kilka kwestii, które sprawiają, że to 5G nie jest tak ładne, jak nam ono jest rysowane. Jest jeszcze jedna kwestia, bo już pewnie wszyscy Państwo słyszeli. Mamy sieci 5G ready. Paru operatorów już, oni już są ready. Ja szukałem tej informacji, nie wiem w jakim zakresie oni są ready. Tak, no oni już mają plakaty. Oni już mają plakaty wydrukowane, więc są ready. Jak będzie 5G, to oni są ready. Także z tą kompatybilnością jest to, dobra, niech oni będą ready, ale czy my jesteśmy ready? Ktoś ma telefon, który ma zakresy potrzebne dla 5G? Wydaje mi się, że nikt na sali nie będzie miał. No i kolejna sprawa to jest ten zasięg. Przejdziemy sobie do tego zasięgu, tutaj się chwileczkę zatrzymamy. Mam nadzieję, że mi starczy tylko czasu, bo się widzę, że rozgadałem. Jak to wyglądało mniej więcej? Wiem. Tak, były sieci 2G, 3G, LTE i teraz mamy wejść z tym 5G. Nie muszę nikogo z panów przekonywać, bo niezależnie na jakim medium faktycznie w tej chwili pracujecie, czy to jest skrętka, czy to jest koncentryk, czy to już jest światłowód, czy to jest bezprzewodówka, nie muszę nikomu udowadniać, że przejście z tą samą transmisją na wyższy poziom, jeżeli chodzi o prędkość, wiąże się z pewnymi kompromisami. Zawsze musimy z czegoś zrezygnować. Najczęściej jest z odległości, prawda? Bo ja wiem, że 1 giga, 2 giga to ja jestem w stanie na koncentryku wysłać, tak? Możemy, są technologie, nie ma problemu. Ale na jakim dystansie, prawda? Niewielu abonentów się załapie. Bez wykonania jakiegoś takiego milowego kroku, takiego bardzo ważnego dla naszej technologii, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Tutaj chcemy przeskoczyć 100 tysiąc razy, jeżeli chodzi o prędkość dostępną dla przeciętnego abonenta teoretycznie. Dla operatora małego zwykle najłatwiej jest to zrobić właśnie przechodząc na przykład na światłowód. Tak? Bo tutaj nie ma problemu. Jak przechodzimy z miedzi na światłowód, ten skok jest bardzo duży. To jest dla nas taki milowy krok. Tutaj sieci 2G, no to 3G, one były projektowane pod kątem obsłużenia jak największej liczby abonentów na jak największym obszarze. Przepraszam. Dopiero LTE, czyli to nasze 4G, zajęło się tak naprawdę pasmem. I już wtedy trzeba było dostawić masztów, tak? Zasięgi tych sieci, przez to, że chcieliśmy zwiększyć nasze pasmo dla abonentów, stały się mniejsze, odległości między komórkami, między BTS-ami musiały być mniejsze, po to, żeby obsłużyć odpowiednią liczbę abonentów. I tutaj też jest, powiem tak, Polska pod kątem wprowadzania LTE bardzo często jest stawiana jako przykład pod kątem tempa wprowadzania, pod kątem zasięgu czy pokrycia obszaru. Panowie korzystacie? Państwo, bo tutaj widzę, panie też mają z LTE, bo ja czasami nie mam wyboru. I no nie osiągam tego, co mi tam obiecywali. Nie ma szans, bo znowuż jest technologia, ona pozwala pod warunkiem odpowiedniej infrastruktury. U nas ta infrastruktura troszeczkę leży z różnych względów. Kosztów, pozwoleń, częstotliwości. Tutaj powodów jest bardzo dużo.
I na poprzedniej konferencji ktoś zadał pytanie, akurat nie w trakcie mojej prezentacji, ale innej prezentacji na ten sam temat, czy grozi nam w Polsce wariant chiński albo koreański. Tak, to chodzi o to, że tamte rynki są dużo mniej regulowane. Tam w związku z tym, żeby przyspieszyć rozwój, wolno bardzo dużo, tak? Wolno wieszać, gdzie się chce, co się chce, z mocami, jakimi się chce. Tam te normy PM-owe są nawet 1000 razy wyższe niż u nas w niektórych miejscach. Czy nam to grozi? Ja się powiem szczerze, nie boję się, że nam grozi wariant chiński czy koreański. Ja się boję, że nam grozi wariant polski. Wariant polski, w którym skończymy tak jak z tym LTE. Mamy LTE, zasięg jest, ale ja tych prędkości nie widzę, tak, które mam obiecane. I podobnie będzie w 5G. Dla 5G tym krokiem milowym jest całkowita zmiana myślenia o infrastrukturze. To nie jest kwestia dostawienia kilku kolejnych masztów w obszarze. To jest kwestia zagęszczenia komórek do sytuacji, w której one będą co drugą latarnię na przykład. Odległość między poszczególnymi mikrokomórkami nie powinna być większa niż 150 metrów. To są tak duże częstotliwości, które będą miały dużo mniejszą przenikalność, że będziemy musieli... parę zdjęć pokażemy z realizacji, żeby była jasność. Rzeczywistych sieci działających 5G jest na chwilę obecną bardzo mało. Ciężko znaleźć faktycznie zdjęcia, czy odwiedzić sieci pracujące i faktycznie działające. Natomiast idea mikrokomórek nie jest nowa. I te zdjęcia, które ja pokazuję, w większości to są zdjęcia dotyczące innych sieci, niekoniecznie 5G, ale opartych właśnie na idei mikrokomórek, czyli bardzo małych komórek, które muszą być bardzo gęsto, żeby obsłużyć klientów z bardzo dużą prędkością. Tutaj mamy instalację antenową akurat CoSUP na przykład, tak? Po to, żeby obsłużyć taką technologią mikrokomórkową dany obszar. Słupy energetyczne czy słupy oświetleniowe są świetną bazą do tego, tam gdzie one są rozwinięte. Właśnie po to, żeby te nasze 5G obsłużyć. Ja tutaj pokazuję na początku może specjalnie takie przykłady, może nie najpiękniejsze, tak? Bo tu już pomijam aspekt urody naszej architektury. Tak? Są miejsca, gdzie to się nie przejdzie, ale żeby nie było, że ja jestem tendencyjny i złośliwy, mam też zdjęcia takich masztów, które starają się zrobić w sposób może bardziej estetyczny. Tak? Tutaj mamy instalacje antenowe wewnątrz słupa oświetleniowego. Tutaj na następnym slajdzie to nie jest rzeczywista instalacja, to są takie poglądowe rysunki dotyczące propozycji. Bo musimy pamiętać jeszcze o jednym. Ta mikrokomórka to nie jest sama antena. Tam musi być cały BTS, to jest taki mały BTS-ik. Tak? On musi mieć podłączenie, on musi być podłączony do sieci. Więc te skrzynki na przykład na listy, które tutaj są na tych zdjęciach, to są zakamuflowane części aktywne, tak? Oczywiście mamy fiber to the antena, tak? Możemy mieć tego BTS-a oddalonego nawet o 20 km od samej anteny. Można światłowodem dociągnąć się do anteny, nie ma problemu i samą antenę sobie zasilić. Ale jak chcemy mieć te wszystkie opóźnienia minimalne i tak dalej, najczęściej będą to takie małe, samodzielne BTS-iki. Słuchajcie, no tak jak wspomniałem, bardzo duża częstotliwość, stosunkowo niska przenikliwość tych naszych fal. Chcąc mieć ten zasięg w domu, musimy zaprosić tego BTS-a do siebie niestety. I tu mamy przykład takiego, który możemy sobie na biurku obok telewizora postawić. Ładny jest. Możemy sobie tego BTS-a walnąć u siebie. 26 giga? Nie pamiętam. Musiałbym sprawdzić. No tak, no ale tam nie osiągniemy tego, co nam obiecuje, prawda? Nie ma szans. No tak, ale to właśnie no pytanie, co chcemy osiągnąć? Jak chcemy osiągnąć trochę lepsze LTE, to nie ma sprawy. Wspomniałem o problemie kompatybilności. To jest właśnie, moim zdaniem, to jest problem tej technologii, tak? Jeżeli chcemy osiągnąć to, co ona nam obiecuje, to musimy troszeczkę w inne miejsce przejść całkowicie. Raczej w Polsce nie będzie na to zgody. Też tak mi się wydaje, też tak uważam. Tu mamy fajny przykład jeszcze jednego urządzenia właśnie takiego zapewniającego nam dostęp wewnątrz domu, gdzie mamy część zewnętrzną, antenę i druga część jest wewnątrz budynku. Ona już nam daje, na przykład po Wi-Fi nam będzie to rozsiewać albo tak, i tak dalej. Czyli
kwestia dostępu do tej, będziemy chcieli w restauracji zapewnić dostęp szybki, to oprócz ikonki, że mamy free Wi-Fi na szybie restauracji, możemy też sobie zamieścić, że mamy taką stację BTS-ową u siebie wewnątrz restauracji i dzięki temu będziemy mieli 5G wewnątrz restauracji. Czyli na chwilę obecną bardzo, bardzo dużo problemów, jeżeli byśmy chcieli faktycznie osiągać te... A to jest właśnie najlepsze. Do tego teraz troszeczkę pan mi wyprzedził prezentację. Zgadnijmy właśnie, do czego to wszystko będzie podłączone. To wszystko będzie podłączone do światłowodów. I dochodzimy do tej kwestii, czy ten 5G faktycznie będzie nam przeszkadzał, pomagał, czy nas zastąpi. Mamy trzy możliwe scenariusze. Tak? Generalnie bez rozwoju infrastruktury światłowodowej 5G się nie pojawi. BTS-y będą musiały być podłączone do światłowodów, tak czy inaczej. Mamy możliwość, że te dwie technologie będą sobie współistniały. I nie ma sprawy. Już w obecnych technologiach, w pojedynczym nawet włóknie, może sobie istnieć GPON i równolegle może sobie istnieć sygnał dla naszego BTS-a, niezależnie. Mało tego, ten wpuszczenie tego sygnału BTS-owego nie ogranicza nam możliwości rozbudowy tego GPON-a do tych sieci wyższej generacji, tak? Bo wiemy już, że GPON już ma ze dwie, trzy wersje dla wyższych prędkości, więc będzie szansa jego rozbudowy i one tam dochodzą kolejne pasma, ale nie ogranicza nam to możliwości współistnienia tych dwóch sieci w ramach jednego medium, tak? I istnieje właśnie taki scenariusz agregacji, czyli współistnienie. Mamy w kabelku dwie usługi, klient sobie będzie wybierał, czy on chce mieć u siebie w domu to 5G, czy on będzie chciał mieć FTTH. W sumie wtedy faktycznie może na jedno wyjdzie. Agregacja, na pewno znajdą się klienci, którzy będą chcieli mieć backup. Zarówno będą chcieli mieć zasilanie po światłowodzie, jak i będą chcieli mieć dostęp do usług szerokopasmowych, tam gdzie będą tych bezprzewodowych, tam gdzie będą w podróży, tam gdzie będą jedna sieć padnie, druga będzie żyła, więc ta agregacja również wchodzi w grę. No, to, co nas ewentualnie niepokoi, jest ta konwergencja. Czyli przypadek, w którym ta nasza sieć bezprzewodowa będzie udawała sieć przewodową. My już teraz dostajemy usługi typu fixed access, wireless fixed access, czyli mamy dostęp bezprzewodowy, ale on nam udaje, że to jest nasz internet domowy i tak dalej, i tak dalej. Jak on teraz wygląda, to wiemy, tam nie będziemy się w to bawić. Natomiast ten możemy zminimalizować ryzyko wystąpienia tego scenariusza, dobrze rozbudowując własną infrastrukturę światłowodową. Bo jeżeli to my rozbudujemy infrastrukturę światłowodową, to 5G będzie się pojawiało tutaj na naszych warunkach. Wszystkie te projekty, które będą dotowane rządowo, bo takie są plany, żeby dotować to różnymi środkami, powstał jakiś fundusz szerokopasmowy do tego w celu przeróżne, będzie możliwość starania się o dotacje na budowę sieci w technologii 5G, ale one zawsze będą musiały być efektywnie kosztowo wybudowane. Więc jeżeli mamy istniejącą infrastrukturę światłowodową, jest szansa, że oni będą chcieli skorzystać z tej infrastruktury, wtedy oni się pojawią na naszym rynku, na naszym obszarze, na naszych warunkach. Natomiast i generalnie bez tej podbudowy światłowodowej ta 5G się nie pojawi albo nie pojawi się szybko. I właśnie ta kwestia, tak sobie dowcipnie, jak żyć i jak inwestować, pozwoliłem zadać pytanie, bo właściwie takie ono do nas dociera, tak? O co teraz zrobić? Więc nasza odpowiedź jest, jak żyć? No, inwestować właśnie. I naszym zdaniem oczywiście najlepiej światłowód, prawda? Dlaczego? Już wspomnieliśmy o tym, że pojawia nam się ten operator 5G na naszych warunkach. Istnieje możliwość, i takie plany też są, że również mali operatorzy będą mogli mieć jakiś swój udział w sieciach 5G, tak? Jakieś mikro swoje komórki tworzyć, bądź zrzeszać się w większe konsorcja. Tak są, wiemy, gdzie te trasy będą projektowane. Gdzieś tam już ktoś ma już sieć światłowodową. Różne są tutaj, prawda, plany i możliwości. Wiemy, że strona rządowa nie wyklucza również właśnie udziału małych i średnich przedsiębiorców. Natomiast
jest bardzo ważna rzecz. Nie możemy przespać. Ramy czasowe są dalekie. One jeszcze dodatkowo cały czas są przesuwane, tak, bo się nie wyrabiamy. Miał być 25, teraz jest 28, za chwilę będzie perspektywa na 2030 rok. Ale to nie znaczy, że tam, gdzie tej sieci światłowodowej nie ma, że tam się 5G nie pojawi. Ja jestem przeciwny twierdzeniu, które jest dosyć popularne, że ta 5G nam rozwiąże kwestię sieci dostępu szerokopasmowego tam, gdzie tej sieci nie ma. Jak jej nie ma infrastruktury, to 5G też nie będzie. Nie ma takiej opcji, żeby się pojawiło. Jeżeli ta infrastruktura będzie nasza, no to my mamy wpływ, na jakich warunkach ona się pojawia, ale jeżeli 5G pojawi się i sama sobie wybuduje infrastrukturę, to na tym obszarze już my nie będziemy mieli żadnej możliwości zaistnienia. Już będziemy mieli, zaczynamy ze straconej pozycji, tak? Czyli na etapie, kiedy ta sieć istnieje i ona jest dobrze rozwinięta, i tak pokazuje rynek chiński, jak gdyby, tak? Na rynku chińskim, tam gdzie sieć światłowodowa FTTH jest dobrze rozwinięta, tam 5G weszło bardzo powoli i w bardzo niewielkim stopniu. Bo użytkownicy, mając dostęp szerokopasmowy po światłowodzie, nie byli zainteresowani technologią bardziej zawodną i, umówmy się, troszeczkę gorszą. Rynek amerykański idzie w troszeczkę do odwrotną stronę. Tam jest jakieś straszne parcie. Tam nawet to się nazywa takie 5G hype. Jakieś takie parcie, jakaś moda na 5G. Ona jest bardzo promowana przez stronę rządową z zupełnie niewyjaśnionych powodów. Powiedzmy, że mamy jakieś tam podejrzenia, prawda? Ostatnio miałem przyjemność czytać artykuł z takiego pisma bardziej naukowego, co prawda, czyli te środowiska naukowe tam, one podnoszą alarm, dlaczego w ten sposób chcemy promować coś, co nie jest wcale, ani nie zastąpi tego światłowodu, on nie będzie miał tego pasma co światłowód. Nie jest tak upgrade'owalne, tak? Nie możemy tak przejść na wyższą technologię z tą infrastrukturą, tak? Znowuż wejdzie 6G, będzie infrastruktura prawdopodobnie do wymiany, tak? A w światłowodzie wiemy, jak to wygląda. Część pasywna zostaje nieruszona, tak? Wymieniamy sobie tylko urządzenia aktywne. Mało tego, bardzo często są kompatybilne wstecz, tak? Że możemy sobie to robić stopniowo, tam gdzie klient nam się zdecyduje na wyższy pakiet czy lepsze usługi. Także moja prośba, nie prześpijmy tego tematu, tak? To jest właśnie ten etap, gdzie jeżeli jeszcze tej sieci światłowodowej nie mamy, to jest dobry moment, żeby ją przynajmniej zacząć planować. Faktem mamy parę lat, natomiast jeżeli nas wyprzedzi konkurencja 5G, w cudzysłowie takim dużym, co sobie napiszemy, tam może być już za późno. Mimo że mamy lojalnych klientów często, bo to wiemy, jak rynki lokalne działają i to jest piękna sprawa, ale jeżeli nie będziemy mieli oferty dla tego klienta, to, że tak powiem, żadna sympatia nam nie pomoże. Tak? Musimy być w stanie zaproponować odpowiednio silną usługę, żeby nam... żeby być konkurencyjnym, tak, na takim rynku. Tak bardzo w skrócie, tak, mamy niewiele czasu, nie wszystkie wątki da się poruszyć i pociągnąć w ten sposób. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Osoby korzystające z aplikacji Inventory prosimy o ocenienie mojej prezentacji i mojej osoby. Mamy jeszcze minutkę, dwie dosłownie. Czy są jeszcze jakieś pytania takie? Może pewnie nie na wszystkie będę umiał odpowiedzieć, ale postaram się. Nie wspomniał, musiałbym doczytać, żeby o tym móc dyskutować. Mhm. Co dostają? 60 MHz kanał. Jedna sieć. Mhm. A obecnie na LTE, dlaczego on chodzi słabo? Dlaczego? Bo Orange na 800C na przykład ma tylko 20 MHz. A Exatel będzie miał 60 MHz i będzie jedna sieć dla czterech komórkowców. Dobrze, że nie czterech abonentów, bo tego to bym się bał. Bo tak też się czasami kończy, że tam pojemność tej sieci też się w którymś momencie kończy. Powiem tak, żeby móc podjąć decyzję na ten konkretny temat, to ja niestety muszę się dokształcić jeszcze. Tak? Także nie będę próbował. Przepraszam. W takim razie bardzo dziękuję.